Gdy Ania wysyłała swoją pracę na konkurs do Japonii, była jeszcze uczennicą pierwszego prywatnego gimnazjum w Bolesławcu. O tym, że znalazła się w ścisłej światowej dziesiątce, dowiedziała się już będąc w liceum. Dość ekstrawagancki wygląd Ani tłumaczy Dzień Kota, czyli Dzień Pierwszoklasisty, w którym w dniu naszego nagrania brała udział. Szóste miejsce na świecie było dla Ani niespodzianką. Sama się nie spodziewałam, bo dla mnie, ja miałam takie uczucie, że jak oddawałam, Boże, po co ja to robię, przecież mi nie wyszło, ale no poszło i okazało się, że komuś się musiało spodobać jednak. Był to konkurs World Peace Polls, zrzeszający młodzież z całego świata i ludzi z całego świata. Ten akurat był przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży w wieku gimnazjalnym i Ania akurat wzięła udział w tej ostatniej grupie, najstarszej grupie wiekowej i w tejże grupie zajęła trzecie miejsce wśród laureatów, czyli szóste wśród wszystkich zwycięzców. Na plakacie Ania namalowała farbami olejnymi i pastelami młodzież z różnych krańców świata w otoczeniu fauny i flory. Głównie to, co mnie zainteresowało, to temat. Moja wizja pokoju na świecie. Jest to temat, o którym w sumie słyszymy dużo, ale niewiele w tym kierunku robimy, a trzeba zwłaszcza nas, młodych, uświadamiać, jak powinien ten pokój wyglądać. Na konkurs do Japonii trzeba było wysłać zeskanowaną pracę i krótki opis techniki, w której została wykonana. Ja wiem, że teraz po sukcesie Ani będziemy może nie nalegać, ale bardziej to popularyzować wśród młodzieży i zachęcać do udziału, bo jak widać warto. To nie jedyne artystyczne osiągnięcie Ani. Niedawno zdobyła także wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie poetyckim Ogrody Jesieni. Mam sporo zainteresowań humanistycznych. Jak byłam młodsza, chodziłam do pracowni pani Stanisławy Wojdy Pietlińskiej, która aktualnie prowadzi zajęcia w Boku. I mimo to jestem już troszkę za stara, żeby nadal tam chodzić, bo są dzieci 5-letnie, 6-letnie, już się nie łapie w ten pułap wiekowy. Mimo to w domu nadal sama jakby ze sobą pracuję. A co do literackiej strony moich zainteresowań, to chodzę do MDK-u na zajęcia literackie u pani Kasi Pranić. Pewnie o Ani Zając będzie można jeszcze usłyszeć.